odcinku mojego gameplaya Hogwarts Legacy. W tej chwili jestem w tym miejscu, gdzie znalazłem obraz tej całej misji, gdzie mieliśmy szukać tych map skarbów Artura. I jakoś nie przyszło mi do głowy, że po prostu wystarczyło się kierować ze wskazówkami na mapie. I oto tu jesteśmy. I coś mi się zdaje, że będziemy musieli chyba z Arcia skorzystać. Nice. I wonder what came of Arthur's search. Autentyczne szaty czegoś tam. Dobra, więc mamy to ogarnięte. Więc się może wrócimy, albo tutaj gdzieś byś to było. Nie, raczej nie tutaj. Revelio. Mam wrażenie, że jestem tu po raz pierwszy. Albo takie moje wrażenie. Tylko. Okej, wychodzimy stąd. Lumos. W którymś momencie ten cały motylek sam do nas podleci. Stąd żeśmy wyszli. Nie wiem, czy dobrze mi się zdaje, że stąd żeśmy wyszli. To już są chyba podziemia. Tak, raczej podziemia. Kierunki podziemia, więc po prostu idziemy na razie w tym kierunku. Już w sumie zrozumie zapomniałem, gdzie ten obraz w zasadzie był. Ok, teraz idziemy tędy. Raczej nie. Ale te wszystkie... Rebellion. Te wszystkie kłódki są w pewien sposób zabawne. No to jest pomieszczenie od... Ależ to ładnie. Żabi chór. Tutaj przesiadają pokryte śluzem symfoniczne żaby, które tworzą żabi chór w Hogwarcie. Te magiczne płazy śpiewają w sześciogłosowej harmonii i potrafią utrzymać tonację lepiej niż większość ludzi. Co mi trochę przypomina te takie, chyba to co śpiewały w tym Więźnia z Kabanu, jeśli dobrze pamiętam. Ależ to ładnie. No tego oczywiście nie tworzymy. Bo jak żeby to byłoby inaczej. Dobra, to nam się ciekawie wyszło. Nie wiem, gdzie my w ogóle teraz leziemy. Gdzie my teraz w ogóle leziemy? Ale to chyba raczej nie ta bajka. Ale nas jeszcze nie było, więc. To było śmieszne. To było niezłe. Ogromny, udekorowany stół. Czyli warto tak łazić sobie. O. Szachownica morska. Chyba teraz... No, dobrze. Średnie stoły. Czyli tak za każdym razem wychodzi nam... Inne pięterko. No i kolejny niezidentyfikowany przedmiot. Czy mi to teraz nam wyjdzie? Jesteśmy niżej czy wyżej teraz? Chyba wyżej jesteśmy. Tak, czyli wracamy z powrotem. Ale numer. Podoba mi się to. Takie nieoczywiste. Czekaj, o co w ogóle biega z tymi dzwonkami. Rebellion.
No, to smaga. O! Uciekamy stąd. I 500 wpadła. Jakiś hasik drobny wpadł. Nie wiem, gdzieśmy wylądowali. Ale od tych skrótów może się w głowie zakręcić. Dobra, więc teraz tu chyba... Idziemy do tego naszego kumpla. Do Plamiego. Nie, tędy nie wejdziemy. No, tędy nie pójdziemy. To jakiś I'm Nelly, by the way. I'm just so excited that the Dedalian keys are back. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Moll conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you'll be trying to complete the challenge as well. Ah, I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Czuję, że my wszystkie zagadki tego zamku. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. Klucze do dana. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Revelio. Czyli ogólnie tego wszystkiego już od groma po prostu. No i bez takiej swobodnej eksploracji. Wybaczcie mój taki dziwny głos, ale coś sobie, ale jem sobie jabłko, bo zgłodniałem od tego grania. Biskitu, kiedy my się nauczymy Alohomary? Bardzo tą muzykę lubię. Tak mi dziwiasz, ten koleś coś tam trzyma, ale chyba raczej nic. Mhm. Tu lekcje obrony przed czarną magią. Albo niekoniecznie czarna magia. Czy teraz tędy? Mam delikatne wrażenie, że w tej grze, że tutaj nie ma nigdy specjalnych tłumów. Gdzie ten koleś siedzi, że tak wysoko, że tyle trzeba do niego gonić? Trochę mnie dziwi, że wciąż się nie nauczyłem jeszcze na pamięci szkoły, ale jednak to chyba... Zbyt duże skupienie się na... zbyt duże skupienie się na tych wszystkich misjach. Co troszkę spowalnia eksplorację jednak. O, tego dziada nie cierpię. Irytek wkurwiający. Tak się powinno to nazywać. Tu to chyba raczej nic nie ma.
Ależ do niego z daleko. A Boże, ja teraz się zagapiłem, bo my idziemy w sumie szukać klucza w wieży astronomicznej. Boże, czemu ja nie czytam tych opisów? Jestem zdecydowanie zbyt zamotany w tym wszystkim. Ale coś czułem, że mnie ciągnie do tego miejsca, gdzie już wcześniej byliśmy. Revelio. A Dedalian key. Wonder where it might lead me. Mamy go. Tam znaleźć tą szafkę, tak? Aha, czyli teraz na dół. Czy na górę jeszcze coś? Nie, już na górze chyba nic nie będzie ciekawego. Poza tym teraz idziemy na dół. I co, szukamy tej szafki całej? Revelio. To chyba ta szafka. There's the cabinet. How do I get this key in there? Aha, już wiem teraz. Ciekawi mnie, czy ogarniemy 100 godzin to wszystko. Coś wątpię. Chociaż Wiedźmin mi zajął prawie 300. Tylko tam się nie śpieszyłem, po prostu sobie tak eksplorowałem po kolei wszystko, nie? Ale ciekawi mnie, ile mi to wszystko czasu zajmie, bo nie zapowiada się, żeby to było szybko. A czas leci. Bardzo leci. Tu żeśmy wylądowali. A ona sobie tu na szczęście czeka. Kurczę, jest w ogóle ładne miejsce. Were you able to follow one of the Dedalian keys? Hello, Nelly. I managed to get a Dedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Hufflepuff house chest. Ja chyba wiem, co to będzie. No właśnie, skrzynia Hufflepuff. O kurde, żeby to się jeszcze umieć dotrzeć do własnego domu, tak po prostu. Aż sobie nie wyobrażam, ile trzeba. O, z tej perspektywy to Hogwart ładnie wygląda. Aż sobie nie wyobrażam do końca. No, tu można. Co w sumie zabawne, że jednak można. U nas chyba jeszcze nie było na tej górce. Cokolwiek to jest. Tak, tu raczej nic nie ma. Taka ładna miejsca ładne miejsce schadzki dla zakochanych czy coś tam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Troszkę mi brakuje tych wszystkich takich latających karteczek w powietrzu. Mało tego generalnie. O, proszę, będzie tam kolejne. Nie, to będzie chyba jednak... Strony przewodnika Hogwarts, czyli... No faktycznie, nas tu jeszcze nie było wcześniej. Tak łazimy, a tu nas jeszcze nie było. A bardzo ładnie to jest. To bardzo. Troszkę się czuję jak w Gwiezdnych Wojnach, wiecie? Wybrokowany dziedziniec. Trochę właśnie jak w
Tam jakieś ładne wejście. Może pójdziemy teraz tędy. Chociaż gra nam mówi co innego. Ale tu nas jeszcze nie było. Bardzo to ładnie jest. Bez kitu. W takiej szkole aż się miło uczyć, aczkolwiek... Trochę dobija... Ale to tak artystycznie jest, jakby to było... W skuterze. O, proszę, karteczka. Troszkę jakby, wiecie... Ale ładnie tu jest. Bardzo pięknie. Co teraz tędy pójdziemy. I gonimy sobie. O, sala główna. W końcu to jest trochę dużo ludzi. Szkoda, że nigdzie nie można podejść, tak sobie po prostu pogadać z jakimś nauczycielem. Albo po prostu tak sobie, wiecie... Kurde, pierwszy raz chyba widzę, jak tu siedzą i coś jedzą. Ta skończona menda. Proszę. Czy to stędy do Hufflepuffu? No tak, teraz mi się już przypomina ten zakręcik. A coż to jest? To jest kuchnia? No to wygląda, że to jest kuchnia. Here's a welcome treat. Delicious. Coś tu mamy. Niebiańska, ciemno-szara. O, proszę. Kwatery z chat domowych. Zawsze praktycznie kreatywne schaty domowe z Hogwartu stworzyły dla siebie przytulny dom przypominający wioskę wśród beczek w kuchniach Hogwartu. Oczywiście nie można zakładać, że wiemy, jakich mieszkania wyglądają w środku, ponieważ schaty domowe dysponują własną niezwykłą magią. O, nowy poziom. I nam talenty rosną przecież, bo zdobywamy nowy poziom. Coś tam było, czym się wydawało. Tak, coś tam jeszcze jest. Więc zaraz tam dotrzemy. No, sobie pichcą coś, chyba indyk. Luksowa plerna domu. Coś tu było. O, tam dalej. Tutaj. Kuchenne stoły. Gdy skrzaty domowe Hogwartu umieszczają na tych stołach przygotowane jedzenie, jest ono magicznie przenoszone na stoły wielkiej sali bezpośrednio nad nimi. Aha, czy to jest pod wielką salą? To ci dopiero. Tośmy sobie golnęli. Spadamy stąd. Ekstra to było. Bardzo mi się to podobało. Bez kitu. No to jesteśmy w Hufflepuffie w domku. Kurde, tak dawno mnie tu nie było. Trochę szkoda, że ta gra rzadko do nas tu ściąga, bo jest bardzo milutkie miejsce. Trochę byłoby fajnie, gdybyśmy tu byli częściej. O proszę, klucz do tej skrzyni, to jest tutaj. This must be my house chest. I just need to insert the token. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Kurde, 6 domów. Znaczy jest 6 żetonów. Ja pierdolamento. Czy my tylko w eksploracji, co my tu mamy?
Zbierz wszystkie ślady tętniących źródeł magicznej magii. A, jeden już zebrany. Został jeszcze jeden. Tak jednak, warto tak wszystko eksplorować po kolei. Coś my tu jeszcze mieliśmy nieodkrytego. Ukończone właśnie. Odporność grubińskiego srebra. Nagroda, przepis, atrybuty wyposażenia. Stony przewodnika. Tu na razie nic. Kolekcje nowe mamy. O, proszę, tego się trochę zbierało. No tak, różdżki. Przede wszystkim. Pelerynka jakaś nowa. Autentyczne szaty historyka. Atrybuty. Pufko. Futro pufka. Aha, no właściwie trzeba by się do tych pufka wybrać w końcu, żeby to ogarnąć i to dorwać. Ozdoba z czaszki jelenia. No tak, nowy stół chyba wyczarowaliśmy wtedy. Tak, dokładnie. I tutaj strony. Revelio. Żabi chór. Kwatery z chatów domowych oczywiście. Kuchenne stoły. Fajnie to tak wszystko powoli rośnie. Talentów. To właśnie inwentarz. Mamy coś nowego. Tutaj coś. Chyba, że tutaj, nie wiem, co to było, wyposażenie właśnie, czapeczka jakaś nowa nam się trafiła. Aha, to teraz zidentyfikujemy osoby w naszym pokoju. Tu nic nowego, więc potem ona będzie to sprzedać. O, jak cele na szyi, jakieś legendarne. Może będzie jakieś mocniejsze, kto wie. Uchwyty do różdżek, to jakaś nowa i tu jakaś nowa. Ładna jest. Nad bardzo. Talenty. Mamy już 5 kolejnych talentów. Zaklęcia. I odbija ataki pociskami z powrotem do przeciwników. Edurus. Moglibyśmy go w sumie się nauczyć używać tego Edurusa. Zapomniałem, że im zawsze herbatka stygnie. Mamy tutaj. Cóż to będzie? Szalik z wiosennego bluszczu? Skórzany kapelusz czarodzieja. No dobra. Zobaczymy to co. Kapelusz. Zmniejsza obrażenia wyzadowane przez mroczne wilki. Czyli w razie czego. Dobra, nie spoko. A tu Defidio by nam się przydało, bo jednak... że rzadko go w sumie używamy. To się potem sprzeda. Lekki nocny strój. To jest ciekawe, że on ma taki ten. Brak atrybutu. 2. Może dlatego, że my właśnie... Aha, bo mamy... Jak mamy atrybut pierwszy... Czekaj, rozcięcie mamy. I... wybuch. Aż skoczę do tego... Czekaj, gdzie my mamy w inwentarzu? Mamy w talentach? Nie. Kolekcje. Atrybuty. Mamy pierwszy atrybut. Właśnie my tylko te futropówka trzeba będzie ogarnąć. Tu mamy atrybut, eksploracja. Aha. Pióro Dirkirka. Czyli to jedno. Trzeba będzie jakoś się ogarnąć. A po odblokowaniu krosna, widzicie? Jesus, czemu tego wszystkiego nie czytam? Czyli tak, atrybuty to specjalne cechy, które można dodać do wyposażenia w pokoju życzeń po odblokowaniu krosna. Nowe atrybuty można znaleźć w skrzyniach w obozach bandytów rozsianych w Highlandach. Boże, czemu w kuku tym zapinam, to ja nie wiem. Okej, ale zobaczyłem, co tam się nam w ogóle tu nowego urodziło w tych wszystkich naszych stanowiskach. Tu ja by kompletnie nic. Mandragora. Czyli zrobimy sobie... Aha. Mandragorka niech sobie tu rośnie. Tu niech sobie rośnie
typ tam. A tu niech sobie rośnie. A niech też mandragorka sobie rośnie. Będziemy mieli nową. A tu jakiś nowy eliksir. I może sobie zrobimy eliksir. Taki by się podwójny przydał, powiem wam szczerze. Edurus. Maxima. Czyli Maxima całkiem szybko powstaje. Czy sobie może machniemy jeszcze jeden? Co to jest? Transmutacja. Zielarstwo, eliksiry. Aha, tych większych nie mamy, przecież nie wykupiliśmy stanowiska. Zaraz jakoś by je... Nie tutaj czy nie, może tutaj. I tu sobie machniemy eliksir Maxima czy Edurus? Może Maxima. Tutaj mu się pewnie zrobił. Maxima. Zrobimy sobie jeszcze jeden. A co tam? Niech się robią, nigdy ich za mało. Mandragorka się robi. Robi się mandragorka. Dyp tam. One akurat się długo tworzą, ale dobra, mamy przecież, przynajmniej się tworzą. Jeszcze zobaczmy, co byśmy tu mogli sobie stworzyć nowego. Zielarstwo to wiszące ozdoby. Okej, okay, niech sobie będzie. Eliksiry. No tak, większego sobie raczej nie zrobimy. Stół zielarski. Trzeba będzie kupić w końcu te niektóre te pozostałe. Okej, okay, to teraz to co zrobimy? Maxima. Tu się robi. No się pewnie zrobił. Edurus. Okej, ile tego mamy? Czego? Nie mamy w ogóle jeszcze skupienia. I gazowego. Eliksir skupienia. I gazowy. Na gazowy jeszcze nie mamy na przykład tego, ale to dobrze wiedzieć, czyli go sobie kupić, tak czy owak. A więc teraz idziemy do tego nieszczęsnego Artura Plumnego, do którego tak idziemy już pół odcinka. Tak by się przynajmniej wydawało, że jest blisko. Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky! Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. No to zamkowa skrytka ogarnięta. Bardzo fajnie. To jest to. Co jakiś las. Jakaś taka brama. Jakieś miasteczko. I most. I dwie świeczki, które byśmy znaleźli wciskając Lumos. To byłby jakiś most.
No to pewnie byłoby jakoś... Ciężko tylko stwierdzić, gdzie by to było. Dobra, więc na razie wracamy do misji i ogarniamy... z Imeldą. Przy boisku do Quidditcha, a więc... Za bardzo nie mamy jak tędy na szybkiego wyjść, więc skoczymy sobie tutaj i się potem teleportujemy, polecimy sobie. Tak będzie najlepiej. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Okej, czyli teraz... Tak, w amoku walki to łatwo się pomylić i wykorzystywać te mandragory, które są tak wartościowe, że łatwo je tak rzucić beznamyślnie trochę. Kurde! I w cholerę zmarnować. Tamto stronę biegniemy, gonimy. Bo to czy nie jest ten most? Raczej nie jest. A może to jest właśnie to? Tak, to jest to miejsce. Niesamowite. Lumos. Lumos. Wielki butory kolczasty. No dobrze, żeśmy go rozwalili. O, jest coś po nim. Język butoryja. No i fajnie. Typ skasowany. Chyba ten most bardziej. O, proszę. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Czasami tak sobie lubią uciec dalej. Treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Forest could seem romantic to some. Treasure hunting suits me. Czy to jest to? Duch naszej miłości. O, proszę. Czyli to o to chodzi z tym Bayerem. A więc teraz byśmy polecieli. Ogarniamy Quidditcha. You, Hufflepuff.
Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seen someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Hufflepuff. No właśnie, jakie to trasy. Can you tell me more about these courses? Stalling, fifth year. Fine, I'll humor you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. Three courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, fifth year. Spróbujemy. Może najwyżej spierdzielimy. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. This is rather fun. Brilliant. No i spoko, aż się dziwię, że tak dobrze mi poszło za pierwszym razem. That's not... You must have cheated, you... Oh! Fine, you won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible. But you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Jesus. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Jesus. Wróć na podium, by rzucić wyzwanie innym zawodnikom i piąć się w górę po tabeli wyników. Co to jest?
1.32. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fed. Nice. Dobra, a więc teraz wrócimy do Albiego Weeksa. Gdzież on w ogóle jest? Czy mam jak do niego wrócić? A, bo on w tym sklepie jest, okej, okay, już czaję. Zaraz, to w tamto stanę. Revelio. No, szczęście, Bidonka z blisko. Właśnie może sobie kupimy w książkach Ollivandera. It's always nice to see a familiar face. Tylko trochę wpierw sprzedamy szajsu. Aha, Confringo. 150. 38. Czemu my tego nie żywamy, skoro... Właśnie, moglibyśmy... No bo co my tu mamy? Dla zwierząt 1600. Kompostownik. Nawóz zwiększający plony roślin. 2 średnie donice. Kurde, kupiłbym to sobie. No, na razie. Eliksiry. Wszystko do eliksirów. Większego tu chyba nie ma zresztą. Kupimy je sobie. Nothing like finding just the right thing. Potem je sobie ogarniemy. Krzysztof, sprawdzę w tych... Let me know if there's anything else I can do. Nasz inwentarzyk. Więc tak, tu jest ok. Tu jest tylko jedno. O proszę. Aha, bo te Defindio zwiększa. Zmniejsza obrażenia zadawane przez mroczne wilki. Krucio, to my i tak na razie nie używamy Confringo. Używamy. Czyli moglibyśmy póki co sprzedać te dwa szaliki. Zawsze to byłby coś. Let's look at what we have, shall we? Ten szaliczek. I ten szaliczek. I mamy tu 802. Aha, to razie nic nie kupimy. Czyli wypadałoby. Wypadałoby czekać, aż się trafi jakiś. A się nam trafi jakiś... Coś stoi obok? Od tej strony. Jakby tam się miało wejść? Rękawiczki bez palców z brązowej skóry. Tu chyba też raczej nie wejdziemy od tej strony. Nie, nie ma bata. Więc idziemy od tej. Jakoś w końcu trafimy, prędzej czy później. Revelio.
ta, tu na razie nic nas nie czeka. Chodzimy tutaj. Oh, you're back! With something to report, I hope. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. Hmm, that's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my works had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? Oh, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome, runs a shop like mine. Says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Okej, czy tu już chyba raczej nas nic nie czeka. Odlot, obrót ukończony i bardzo fajnie. Czyli ogółem żeśmy troszkę tych rzeczy pogarniali. Co tu jest? A, Ollivander. A to wszystko ładnie wygląda. Kurczaki bele. Okej, w tym odcinku to tyle. Dziękuję wam za uwagę. I zapraszam do kolejnego odcinka mojej przygody w Hogsmeade, znaczy w Hogwarts Legacy. Dzięki za uwagę, hej!